Siemanko, ja jestem Cheater, a to jest Need for Speed World. Chyba wszyscy nienawidzimy cheaterów poza cheaterami, którzy też pewnie oglądają ten filmik. Witam was serdecznie. Dzisiaj pokażę wam, jak stać się cheaterem. Jak sprawić, by ludzie myśleli, że jesteś cheaterem. Jak wygrywać. Dobra, przede wszystkim mamy samochód. Powiedzmy Nissan GT-R. Fajny wóz, który naprawdę nieźle startuje i ma dosyć dobre przyspieszenie. Ja mam w nim tu jakieś losowe części, w ogóle nie wiem, czy uda mi się coś wygrać. Ale to jest nieważne, cheaterzy przeważnie przegrywają, więc to nie ma znaczenia. Najlepiej jakbym w ogóle popsuł ten samochód, miał zero... W sensie tutaj, no całkowicie by był popsuty do zera. Wtedy bym był postrzegany jeszcze lepiej za cheatera. Ale o co mi tak właściwie chodzi? Dlaczego chcę być postrzegany jako cheater? Bo to jest niezła zabawa, bo tak można. I pokażę wam, jak sprawić, by ludzie myśleli, że oszukujecie. Przede wszystkim, pierwsze co robi cheater, wchodząc do warsztatu z naklejkami, bo nie ma w ogóle pojęcia na temat malowania, ani w ogóle nie wie, co to są naklejki i do czego służą, ponieważ są to przeważnie dzieci. Nie ubliżając oczywiście dzieciom, bo są to oczywiście dzieci z bardzo ciężkimi przeżyciami w domu i z tego nie należy się śmiać, którzy mają rodziców, którzy ich często biją, wyzywają, nie wiem, robią różne dziwne, ciężkie rzeczy, o których nawet mi smutno mówić, także... Rozumiem, że mają jakieś problemy i chcą się po prostu wyżyć w grze. Need for Speed World jest taką grą, gdzie mamy bardzo, bardzo fajny dostęp do cheatów. Nie wiem, czy fajny, ale mamy po prostu bardzo dobry dostęp do cheatów. Więc jesteśmy w dealerze samochodowym, jesteśmy w salonie z naklejkami, sklepiem z naklejkami. I chcemy okleić jakoś swój samochód, a że nasza wyobraźnia nie jest zbyt dobra, no bo nikt nam nie czyta książek w domu, nikt nam nie czytał żadnych bajek, ani ich nie opowiadał, tylko każdy nas bił, wyzywał i przeklinał, więc nie wiemy, jak właściwie pomalować ten samochód, ponieważ nie mamy wyobraźni, więc pierwsze co robimy, naklejamy losowo naklejki. Powiedzmy tą naklejkę. Tak. Malujemy na kolor, powiedzmy tak. W ogóle ten kolor GTR-a jest zbyt ładny. Moim zdaniem może ktoś się domyślić, że gdzieś tam ktoś chce sobie robić jaja. Więc żeby tak sobie nie pomyślał, malujemy tego GTR-a. W ogóle ten szary kolor fajnie wygląda na GTR-ze, ale nie tym będziemy się teraz zajmować. Malujemy GTR-a na niebiesko, powiedzmy. A, jeszcze trzeba zrobić, żeby był matowy. Dobra, ale to zaraz. Nie wiem, jakieś kółeczka. O, wiem, co bardzo lubią cheaterzy robić. Lubią naklejać laski, ponieważ nigdy nie mieli z nimi styczności. Więc chociaż w grze sobie naklejają. O, pięknie. Tak. Teraz tak. O, tu jest trochę ten, zasłonimy, żeby nie było widać. Pyk, trochę obrócimy. O, zobaczcie, potrafi nawet obracać naklejki. No, jak pięknie. Znowu laska na maskę. Tak. Pięknie, pięknie. To jest... O, prawie się udało to wzorować. Ej, kurde, nie powinien tego robić. Chociaż to są unikalne naklejki. Ci też nie mają unikalnych naklejek. Ponieważ założyli już 17 konto z rzędu. Więc będą naklejki mieli takie jak ta... Oczywiście, kolorki oczywiście dobrze dobrane muszą być. Pyk. Pyk. Okej, mamy kolorek. Tak. O, prawie się udało. Prawie to jest to, o co mi chodzi. Jeszcze tylko jakieś, nie wiem, kolorki. Pyk. Tak jak mówiłem, te dzieci w ogóle nie mają wyobraźni. Tak. Tak, nie wiem, czerwony. O, prawie się udało. Dobra, mamy już to. Teraz tak. Okej. Powiedzmy to. O, to będzie dobre. No, prawie. Dobra, super. Teraz kolorki odpowiednie. Tak. Okej. Super. Nie, bo
Mister w ogóle nie ma pojęcia, ile się powinno naklejać ten samochód, ile powinno się spędzić w garażu. W ogóle powinienem jeszcze, chociaż nie, fajnie kontrastuje ten neon. Felgi też w sumie mógłbym zostawić, chociaż są dosyć, nie wiem, ładne. Co jeszcze? Warsztat z częściami, oczywiście, to jest podstawa. Wchodzimy do warsztatu z częściami. Nie obejdzie się bez najbardziej gównianego spoilera, jaki może być. Chociaż ciężko by tu mi... Właśnie, nie wiem, czy ja mam unikalny spoiler. Czy nie? Głupio by było go zmieniać. W zasadzie. Ła! A jakbym dał taki bodykit? Ja pierdzielę! To by było to. Ale niestety mam bodykit za boosty. Ja, ten bodykit jest najbardziej cheaterowski, jaki może być. Kurde, gdybym taki miał... Ale dobra, zostanie przy tym. Może się uda jakoś. Koła. BBS-y mam jeszcze. Kurczę, nie chcę stracić tych felg. Ale dobra. Zobaczmy. Jakieś takie... Wow! Nie, no już jestem chyba cheaterem. Jest po prostu... O, tak. Dobra, jeszcze jakaś rejestracja. Prestiż. Dobra, niech zostanie prestiż. Powiedzmy, że jesteśmy prestiż. Kupiliśmy raz boosty i jest zajebiście. Teraz tak, kolor matowy. Przede wszystkim. O, piękny. Teraz tak. Oczywiście to nie jest najbardziej cheaterski samochód. Najbardziej cheaterski samochód to jest Lexus LFA. W klasie S już w ogóle. Ale ja chcę powariować trochę w klasie A. I w ogóle ten samochód ma jakieś takie dziwne statystyki. To już w ogóle będzie hardcore. Dobra, powiedzmy, że mamy pomalowanego GTR-a pięknie. To teraz czas na resztę kosmetyki. Skille. To jest bardzo ważna rzecz. Jeszcze nie najważniejsza, ale też ważna. Przede wszystkim tak. Usuwamy skille, wszystkie jakie mogą nam się przydać na wyścigi. Bo cheaterzy myślą, że skille na, proszę was, na wyścigi w ogóle nie przydają się w wyścigach, ponieważ myślą, że w ogóle gra jest tak zbugowana, że również te skille na pościgi będą działać na wyścigach. No, tak jak mówię, to ludzie są ze słabą wyobraźnią, więc trzeba jakoś myśleć jak oni, prawda? To jest ważne, bo jak nie będziecie myśleli tak jak oni, to będzie źle. To nie, po prostu nie zdołacie dobrze naśladować ich poczynienia. I tak, to jest ważne teraz, to jest bardzo teraz ważne. Zostawiamy jedno miejsce puste na skill, na skilla po prostu. Bo bez tego nici z całej inscenizacji, nic z tego nie będzie. Musi być jedno miejsce wolne, przynajmniej jedno, może być więcej. I ważne też, znaczy to by się przydało, zobaczę, czy ja w salonie do tuningu osiągów, jakie ja mam części tu. Pewnie jakieś, nie wiem, dobre, niedobre, ultra. O! Mamy jedno zawieszenie uliczne, wyciągamy. To jest też bardzo, bardzo, bardzo ważne, żeby jedna część była wyciągnięta w salonie tuningowym. Ale i tak to nie było najważniejsze. Najważniejsze jest teraz to. Patrzcie. Wchodzimy do osiągnięć i robimy tak. Ja tu mam jakieś tam osiągnięcia. To trzeba wszystko powyciągać. Musicie pokazać swoje puchary. Cheaterzy uwielbiają pokazywać swoje puchary. Myślą, że są zajebiści. Dlatego my oczywiście trzeba zakryć, że byliśmy w becie, bo ktoś może podejrzewać, że coś tam sobie kombinujemy. Wstawiamy wszystkie puchary, jakie tylko mamy. Myk. W klasie A. Zobaczcie. 125. Ja jestem już cheaterem po prostu. Ja jestem cheaterem. Klasa A. Klasa S. Tak jest. Klasa C. Pięknie. Czekajcie. Trzeba pozamieniać to. Bo to tak nie może być. Musi być w kolejności. Cheaterzy jacy są, tacy są. Ale o kolejność dbają. Kurczę, nie da się tego dobrze zmieniać. Musimy robić to tak. Jakoś po rosyjsku. No właśnie, po rosyjsku trzeba to robić. Okej, mamy teraz elegancko wymienione, zobaczcie. Jesteśmy mistrzami w klasie. Mam Nissana GTR-a. Pięknie pomalowanego. Wspaniałe mam felgi. Jeszcze jakby z tyłu można
było zmienić felgi na inne, to już by było w ogóle odlot, ale nie mogę tego zrobić, niestety, w tej grze. Powinienem jeszcze inaczej pomalować, ale może odpuszczę to sobie. Co tu jeszcze? O czymś jeszcze chyba zapomniałem. Kolorki są. Tunik jest. Dobra. Spróbujmy. Zobaczmy, jak to będzie. Klasa A. Stadion Fischer. Próbujemy. Od razu mamy wyścig. I tak, piszemy na czacie. To jest bardzo ważne. Pyk. Mam nadzieję, że nikt mnie nie rozpozna. Pięknie. O, już tutaj już widzę jakieś cheatera. Ach, tak samo pięknie samochód pomalował. No dobra, no to zobaczymy. Zobaczymy, czy w ogóle wystartuje ten wyścig. Uwaga, uwaga, chyba coś z tego będzie. O, długo się wczytuje. Coś się dzieje. Dobra, startujemy. I uwaga. A, jest jeden cheater. Proszę bardzo. Nikolas, pięknie. Dobra, to my też oczywiście cheatujemy. Proszę bardzo, mój kolega. Tak właśnie trzeba udawać cheatera. Trzeba wczuć się w rolę rozkapryszonego dzieciaka. Wczuć się w rolę po prostu totalnego idioty, który ma po prostu ciężkie, no to też właśnie idioci rodzą się z tego, że mieli ciężkie przeżycia w domu od urodzenia. I no właśnie, to się, o, kurczę, ach, szkoda, że nie mam tego autofinisza, no ja nie mogę, mogło być dużo lepiej. Ach, ciul. Ach. Mogłem jednak to jakoś, nie wiem, przydałby się taki autofinisz, wtedy już bym był cheaterem takim, no naprawdę. Ale chcę wam pokazać, jak po prostu wczuć się w tą rolę, jak to jest po tej drugiej stronie być cheaterem. I patrzcie. Super! To jest bardzo ważne, żeby pisać coś w czacie, bo inaczej ktoś może pomyśleć, że nie jesteśmy cheaterami. Tak nie może być. Ukończyłem wyścig, 43 sekundy, dostałem jakieś karty. To jest to, życie cheatera. I on nie może grać, właśnie to jest też życie cheatera, że on nie może grać zbyt długo, ponieważ komputer nie należy do niego. Komputer należy przeważnie albo do jego brata starszego, albo do jego starszej siostry, albo do mamy, albo do taty. Więc w ogóle zainstalował gdzieś Need for Speed Worlda w jakimś totalnie ukrytym miejscu, gdzieś, gdzie po prostu nie będzie tej gry widać. Uruchamia gdzieś tam, jak wraca ze szkoły, jak nie ma jeszcze, czy z przedszkola, nie wiem, różnie to bywa. Jak nie ma jeszcze rodziców w domu i no dla niego to jest coś takiego nielegalnego i to jest coś, co go kręci, prawda? Więc to jest ważna sprawa, żeby się wyżyć. Okej, okay, czyli mamy już pierwszy wyścig za sobą. Pyk. Wow. Ja nie mogę, Wally State, kogoś znalazł, ale jaja. Nissan, Nismo, wow. Piszemy oczywiście komentarz bardzo atrakcyjny i wzniosły. Proszę, ale zobaczcie na to. No to jest to po prostu. Łach. Co nie? Wiadomo, o co chodzi. Puchary, pyk pyk. Dużo punktów, pyk pyk. Pięknie pomalowany samochód, myk myk. Jeszcze by się przydało oszukiwanie, samo w sobie. No ale ja się do tego nie poniżę po prostu. Okej, okay. Piękny start. Teraz musimy to wygrać. Jak wygramy... O Boże, to nie będzie trudne. Jak wygramy z Nissanem Nismo. Na końcu wyścigu na pewno powie, że jestem cheater. Nissan GT-R, ten którego ja teraz mam, wcale nie jest taki zły. I on ma naprawdę bardzo fajne przyspieszenie. A to daje mi możliwość fajnego wczucia się w rolę cheatera. O, patrzcie, tamten mi się przymiarł, żeby je zramować, ale się nie udało. Ja mam tutaj tank moda, właśnie go włączam.
Myk, myk. Proszę bardzo, jak pięknie. Oj, to będzie chyba ten wyścig, o który mi chodziło. W ogóle ciekawe, że kogokolwiek tu znalazło na tym wyścigu. No ale dobra. Pięknie. Okej, jeszcze zlagowało. To jest w ogóle włączanie cheata na komputerze z lat 50. To jest to. Po prostu mały lag. Okej, ja nie mogę. To chyba będzie ten filmik. To chyba będzie ten... ten wyścig. Tak jest. Gościu napisze na końcu, że mnie nagrywał i w ogóle cheater Hitler. Ach, na to czekałem. Także tak to jest po drugiej stronie. Musicie się wczuć w myślenie cheatera. Musicie myśleć tak jak on, żeby zobaczyć jak to jest. Czyli właśnie źle powiedziałem. Żeby być cheaterem, musicie przestać myśleć. Tak. Jeśli będziecie myśleć, to nie możecie być cheaterem. Tak naprawdę nie możecie nim być. Musicie przestać myśleć, żeby być cheaterem. Ot cała filozofia. Okej. Miałem pięknego laga. To jeszcze bardziej sprawi, że jestem cheaterem. Oj. Tak, najczęściej właśnie cheaterzy pojawiają się w godzinach od godziny 13 do godziny 22. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlaczego nigdy o godzinie 8 nie ma cheaterów? Co jest przyczyną tego? Otóż sprawa jest banalna. Chodzi oczywiście o szkołę, przedszkole. Przecież te dzieciuchy są wtedy w szkole. Nie ubliżając w żaden sposób osobom, które chodzą do szkoły, które są w gimnazjum czy w technikum. Nie o to chodzi. Ale dla nich to jest kara, że oni muszą być w szkole. Dla nich to jest coś niemożliwego, że oni są w szkole. Przecież szkoła nie jest dla nich. Chociaż nie, czekajcie, szkoła jest dla głupich, ponoć. Ale z nimi już się nie da nic zrobić po prostu. To są dzieci... To są dzieci już zdegradowane. To są dzieci, które... A już po prostu nie da się z nimi nic zrobić. Taka jest sytuacja. Taka sytuacja. Aj, nie skusił się chyba gościu, żeby coś odpisać. No, niestety. Nie udało się tym razem. Ale osiągnąłem prędkość 293 km na godzinę. A coś tam odpisał, ale nie kojarzę tego języka. Więc nie potrafię wam przetłumaczyć. W każdym razie... Tak można stać się cheaterem, jeśli macie ochotę powariować. W ogóle... Czasami jest tak, że jak ktoś zobaczy już tak pomalowany samochód w lobby, takie z osiągnięcia, nie wiem, jakiś ciulowo stunigowany samochód, to już potrafi wtedy z lobby wyjść. No chyba, że to cheater, no to wiadomo, to wtedy nie wychodzi, bo nawet nie wie, gdzie taki przycisk do wychodzenia w lobby się znajduje. A nawet jeśli wie, to nie wie, jak go kliknąć. No, taka jest sytuacja, no. Nie ma co się oszukiwać, takie są fakty. Okej. To był filmik z Need for Cheat World. I dziękuję wam za wyświetlenie, mówił dla was cheater. Trzymajcie się, na razie, hej.